Cześć, witam Was serdecznie. 15 sierpnia 2023 roku. W tle widać wieżę zamkową Zamku Książęcego w Oleśnicy Śląskiej. No i z tego miejsca chciałem jakby zrobić takie podsumowanie mojej wyprawy dookoła Dolnego Śląska. Wyprawa trwała 2 dni. Wyszło mi 1073 km od domu do domu, czyli można by powiedzieć, że sama jazda wzdłuż granic Dolnego Śląska to by było około 1020, może nawet około 1000 km powiedzmy. Co tu jeszcze można powiedzieć takiego? No, jak wiecie, byłem niewyspany, od razu po pracy pojechałem i noc, którą spędzałem w Szklarskiej Porębie, również była nieprzespana, także całe 2 dni była jazda bez trzymanki, natomiast było to moje marzenie, objechać Dolny Śląsk dookoła i to marzenie mnie motywowało do właśnie jazdy, właściwie można powiedzieć jazdy bez odpoczynku. Po prostu jechałem i byłem szczęśliwy, że jadę i fajnie się jechało, więc przejechałem właściwie bez większych przerw. Nawet nie byłem na żadnym obiedzie, ani pierwszego, ani drugiego dnia, także dało się. W związku z tym, że późno wyjechałem z domu pierwszego dnia, więc nigdzie się nie zatrzymywałem za bardzo, tylko pędziłem cały czas przed siebie, aby zdążyć dojechać na nocleg. I tak dojechałem do Szklarskiej Poręby o godzinie, już było po 22:00. Nie wiedziałem, czy będę mógł się rozbić, czy pole namiotowe, kemping będzie czynny. Na szczęście się okazało, że był czynny. No i tak jak widzieliście w filmie 138, dzień drugi, część pierwsza, zapłaciłem 43 zł za cały nocleg. Fajne było też to, że mogłem te pieniądze wrzucić do tej skrzynki listowej. Nie musiałem czekać do godziny 10 na właścicieli tego kempingu. Także jakaś tam forma zaufania jest do podróżujących. No i co, dzień drugi właściwie też była gonitwa. Do domu przyjechałem, było chyba w 11:30, 19:30. Trochę mnie wytelepało. Trzęsłem się chyba jeszcze z dzień czy dwa. Nie wiem, coś nawiedzony Dajster jakby większe wibracje teraz ma, nie wiem, z czego to wynika. Ewentualnie może to wynikać też z tego, że nigdy nie robiłem 2 tak ekstremalnych dni pod rząd po ponad 500 km i no, niestety organizm przyjął takie drgania, więc nauczka, dobra wiedza na objazd dookoła Polski, żeby nie robić takich długich odcinków, tylko może je nawet skrócić do 400 kilometrów na dzień, może to nie będzie tak trzęsło. Także nic nie pozwiedzałem, praktycznie nigdzie się nie zatrzymywałem, tylko gnałem, żeby objechać. No i objechałem, udało się. Marzenie, cel na ten rok, jedno spełnione. Drugie marzenie i cel, zrobienie prawa jazdy kategorii A, również zrealizowałem, udało się. Jest jeszcze plan, żeby wykręcić w tym roku więcej kilometrów niż w tamtym, a w tamtym było około 3,5 tysiąca chyba. No i nie wiem, czy mi się uda, ponieważ już jest połowa sierpnia, a ja nie mam jeszcze 2000 nakręcone. Teraz dzisiaj mamy wtorek, w sobotę wyjeżdżam na urlop. Właściwie wracam, już będzie koniec sierpnia. Wrzesień jest padającym miesiącem, więc za dużo pewnie się nie pojeździ.
Więc zostaje październik, trochę listopada, no i może grudzień, ale kurczę, może się nie udać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kamera się wkręciła. Bardzo piękne góry. Dolny Śląsk jest piękną krainą. Są równiny. Na początku były równiny, pola, patatajki. Niestety przez te patatajki zgubiłem, ułamała mi się lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Przez te patatajki, nie? Przez drgania, jakie dostała tam. Więc mamy pola, lasy, łąki, potem były pagórki, górki, duże lasy, Bory Dolnośląskie to chyba jeden z większych, jeśli nie największy kompleks leśny w Polsce. No góry, Sudety, wszystkie te jakby podpasma Sudetów, to właściwie wszystkie mogłem zobaczyć z bliska. No i były piękne, naprawdę. Kotlina Kłodzka, no coś niesamowitego. Serdecznie Was tam zapraszam. Jest droga 100 zakrętów, jest szosa sudecka. Obydwiema miałem okazję jechać, nie całymi, ale chociaż częścią. Także bardzo znane trasy dla motocyklistów. Myślę, że trzeba będzie zrobić odrębne odcinki o tych dwóch trasach. No i potem wzdłuż granicy z Opolszczyzną, powrót do domu, do Sycowa i powrót do domu. Udało się, najważniejsze, nawiedzony Dajstar nie szwankował. Usterka przetarcia prawidłowo zdiagnozowana i zabezpieczona. Jakie spalanie mi wyszło? Myślę, że ponad 3 litry, około 3,5, ale ja ważę 90 kg, bagaży miałem około 45 kg, no to razem ładunek 135 kg, tutaj jeszcze sakwy. W sakwach miałem oczywiście pokrowiec, narzędzia, olej na dolewkę. Także to, no, myślę, 140 kilo ładunku na pewno było. Dajstar waży 166, no to było 306 kilometrów, praktycznie pełny ładunek. Także 3,5 litra myślę spalił, więcej nie, 3,5 litra. Bardzo ładnie przez góry ciągnął, zaskoczył mnie, myślałem, że no, wolniej będzie się wciągał pod te górki, ale tak w miarę na trójce 50, na prostych, jak nie było serpentyn, to wciągaliśmy się. No i mniej więcej też z taką prędkością przez góry zjeżdżałem, więc można powiedzieć, że praktycznie drugi dzień od Szklarskiej Poręby do Złotego Stoku to przejechałem z prędkością średnio 50 km na godzinę. Potem już troszkę się wypłaszczyło od Złotego Stoku przez Ziębice, Oławę, Bierutów, Syców i tu już troszkę przyspieszyłem. Na koniec złapał mnie jeszcze deszcz i musiałem zabezpieczać tą urwaną lampę oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Widziałem cerkwie w okolicach Przemkowa, Głogowa. Bardzo mnie to zaskoczyło. Gdzieś tam miałem w tyle głowy, że Łemkowie jakby zostali tutaj przeniesieni na Dolny Śląsk, w te okolice, ale gdzieś jakoś mi to wypadło i byłem pozytywnie zaskoczony podczas przejazdu, że trafiłem w to miejsce, w którym mieszkają potomkowie Łemków, Łemkowie. Wyznania prawosławnego, cerkiewnego. Pogoda w miarę dopisała, nie było jakichś silnych wiatrów. Właśnie tam w okolicach Przemkowa po raz pierwszy miałem okazję czterokrotnie jechać w deszczu.
Egzamin zdałem razem z nawiedzonym Daystarem. Po prostu jechałem ostrożniej, nie starałem się gwałtownie nie przyspieszać, hamować tylnym hamulcem i wszystko poszło bezpiecznie i tak jak powinno być. No i co jeszcze? Serdecznie Was zapraszam do spełniania marzeń, realizacji marzeń. Tak jak mówię, ich realizacja motywuje, szczególnie jeśli nic się nie dzieje, Daystar się nie psuł, to tym bardziej tankowałem i jechałem przed siebie, nie? Czyli tak jak powinno być. No i tyle, no, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Wyprawa się udała. Zrobiłem prawo jazdy na kategorię jakoś tak zimna, końcówka lipca i połowa sierpnia. No, trochę mnie tak, można powiedzieć, od zdania prawa jazdy. Skupiłem się na pracy i troszkę tak mniej ostatnio jeździłem. Gdzieś może się przerobiłem, nie? I tą wyjazdem dookoła Dolnego Śląska i robieniem tego prawa jazdy, dojeżdżaniem do Milicza 50 km. Gdzieś mi się odechciało, ale za to z drugiej strony siedzę, oglądam, szukam motocykla może na przyszły sezon. Większa pojemność. Na pewno nie będzie litra. Myślę, że to nie jest ten moment na pewno i nie czuję takiej potrzeby w tym momencie, żeby to był motocykl powyżej litra. Może 900 maksymalnie, ale nie wiem, czy tyle pieniędzy będę w stanie uzbierać do przyszłego sezonu. Raczej nie. Więc coś mniejszego na początek. Mam trzech kandydatów, Kawasaki versus Yamaha Tracer 7 i ewentualnie Suzuki V-Strom 650 DL. No i chyba z tych trzech modeli będę szukał czegoś dla siebie, ewentualnie jeszcze może trochę z innej beczki Honda CB750 Hornet, ewentualnie ze starszych modeli Honda Shadow 750. I tyle. Jeszcze zrobię taki tutaj obracik kamerą. Jest bazylika mniejsza w Oleśnicy. Tu jakiś książęcy, nie wiem jak to nazwać, kolumna jakaś. No dobra, to tyle, pozdrawiam Was serdecznie, o kurczę, ale się nagadałem. Trzymajcie się, nawiedzony Daystar, Oleśnica Śląska, Zamek Książęcy.